Tutaj na dole jest dość fajnie, no bo tak, jest jeden tutaj salonik. Wszystko jest fajnie mocno przeszklone. Wyjście prosto z saloniku na basen, więc to jest mega duży basen. Basen jest naprawdę duży. Tutaj jest jeszcze jacuzzi, no więc jest całkiem spoko. I co? No i później tutaj jeszcze mamy taki, kurde, jadalnię taką, nie? Też duża, fajna, przestronna. No kuchnia malutka, bardzo malutka. Pierwsza opcja zakupu Hondy w salonie Hondy odpada totalnie. Druga opcja to jest możliwość wynajęcia tego skutera, który jest nowiutki, jeszcze na czerwonych blachach, czyli taki właśnie zaraz po produkcji, za około 9-10 tysięcy batów miesięcznie. I jest to dla nas za duża kwota i też na to się nie zgadzamy. Nie będziemy wynajmować skutera za 10 tysięcy batów miesięcznie. I pozostaje nam trzecia opcja, czyli zakup tego skutera od właśnie miejscowego handlarza, który wynajmuje skutery za... Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj będzie bardzo ciekawe wideo z tego względu, że wsiadamy w auto z pewną panią, która ma tutaj biuro sprzedaży nieruchomości. Będziemy jeździć po różnych apartamentach, po różnych kondominiach oraz pojedziemy do takiej mega zarąbistej willi z basenem, z ogrodem, która ma 200, prawie 60 metrów kwadratowych. Jedziemy te wszystkie miejsca zobaczyć, zobaczymy ile kosztują za wynajem, ile kosztują w momencie, kiedy byśmy chcieli je kupić i będziemy jeździć, oglądać, szukać, patrzeć. Także dzisiejszy odcinek będzie bardzo fajny. Zapraszam. Dzisiaj szybkie śniadanie typu pierożki i paróweczki, do tego tościki. Już czekam, aż się tylko zagrzeją i spadam. Dla wygodnego życia w Tajlandii skuter jest niezbędny. Po prostu podjechać pod każdy sklep, zrobić jakieś małe zakupy. To jest naprawdę bardzo pomocna sprawa, bo mamy duży bagażnik pod siedzeniem, a więc zaraz Wam pokażę. Odłożyłem tylko kask, który też jest oczywiście niezbędny. Podniosłem właśnie w tym momencie siedzenie i zobaczcie, zakupy naprawdę dosyć spore, woda i tak dalej. Kładę sobie tutaj bez problemu i zmieściłoby się jeszcze 3 razy tyle zakupów, więc chowamy i można spokojnie przetransportować zakupy ze sklepu do domu i jest naprawdę bardzo miło i wygodnie. Dojechaliśmy na mega dzielnicę, gdzie są same takie luksusowe wille. Kurde, z takimi prywatnymi podwóreczkami, ogródeczkami. Willa jest dużo tańsza niż wszystkie inne tutaj wokoło. Właśnie z tego względu, że jest troszeczkę taka zapuszczona. No i trzeba sobie na własny koszt by było ją troszeczkę odnowić, czyli na przykład basen wyczyścić, może coś, jakieś płytki wymienić. O, widzę, że nie ma fug. Wiadomo, zadbać o to wszystko. No nikt tutaj nie mieszka, no to wszystko po prostu niszczeje, ale piękny, duży ogród. Kurczę, tutaj mamy garaż. Ładnie, z dachem. Tutaj taką piękną altankę, która jest już wszystko gotowe, widzę. Podwórko dość spore. No i spora willa do wynajęcia lub do po prostu kupienia. No, zapowiada się bardzo dobrze. Zobaczmy jeszcze, co tutaj w trawie piszczy. Salonik, krzesełka. No wszystko jest takie troszeczkę, kurde, stare. O, tutaj już się kończy podwórko. Wszystko jest takie stare i trzeba by sobie było naprawdę tutaj dużo rzeczy powymieniać. No ale pani sama powiedziała nam od razu, że około 60-70 tysięcy złotych trzeba by było doinwestować w ten dom. A, okej. Okay. Tutaj takie pomieszczonko jakieś gospodarcze. Okej. Okay. Pralka na zewnątrz. Kuchenka. O kurde, no ale wszystko do wymiany. Wszystko do wymiany. Na górę. Ubikacja. A, sama toaleta. Can I go upstairs? Zobaczyć jeszcze na górę, jak to wygląda. Ale... No fajna, kurde, willa, tylko że bardzo dużo remontów trzeba by było w niej zrobić. Bardzo dużo. Okej, okay. Dosyć sporo miejsca. Tutaj jakiś taki korytarzyk. Co my tu jeszcze mamy? Może ja przełączę na taki szerszy widok, żeby było więcej widać. Pierwsza sypialnia. Ściany do pomalowania, wszystko do odnowienia. Są elektryczne kurtyny. O, wow, już mi się pająk przyczepił. Jakiś. Elektryczne są kurtyny, ale z racji, że mają zamiar tutaj malować, to są obecnie ściągnięte. Po pomalowaniu oczywiście zostaną znowu założone. Tutaj mamy drugą sypialnię. Ok. I jeszcze łazienka. Mhm.
łazienka, jeden pokój, drugi pokój. I tutaj, co tu jeszcze dalej? Garderoba. Jeszcze jakieś pomieszczenie. Proszę podniosło od tego, który jest od klimatyzacji? Ale że co, że ciekła woda czy coś i tak na pupu? Tak, Mariusz. Co? Podniosłeś tak, oczy? Pod wody. A jeszcze tutaj właśnie, gdzie te drzwi były zamknięte, to jest trzecia łazienka. Bo tutaj są trzy sypialnie, dodatkowo trzy łazienki. I jeszcze pokój, a prysznic, taki o, otwarty, wanna i tutaj taka duża umywalka, okej. Okay. I salon na dole. Tutaj na dole jest dość fajnie, no bo tak, jest jeden tutaj salonik, wszystko jest fajnie mocno przeszklone, wyjście prosto z saloniku na basen, więc to jest mega, duży basen, basen jest naprawdę duży, tutaj jest jeszcze jacuzzi, no więc jest całkiem spoko. I co? No i później tutaj jeszcze mamy taki, kurde, jadalnię taką, nie? Też duża, fajna, przestronna. No kuchnia malutka, bardzo malutka. A, no cała do wymiany to na pewno. No widzisz, patrz, drzwi są otwarte i tu ciągnie pewnie ta wilgoć. No fajnie tyle, że jest też tu wyjście takie na zewnątrz. Tu chyba pani sprzątająca, no chyba ma swój ten. Bo willę bierze się z panią sprzątającą, która może przez 6 dni w tygodniu tutaj prać, gotować, opiekować się tym wszystkim, myć to wszystko elegancko. Ale zobacz, ona ma w ogóle oddzielne wejście. Tak, oddzielne wejście, także to też jest dobre, no bo ona, widzisz, nawet w sumie chyba tutaj nie ma wejścia do domu. Wiesz o co chodzi? Ona sobie tu niby mieszka, ale tak naprawdę nie mieszka. No tylko że przychodzi i sprząta. Tak, no przychodzi i sprząta, no. Nie, no mi się to podoba, że popatrz, wszystkie ściany są tak mocno oszklone. Jest tak, kurde, jasno. Ja akurat takie klimaty lubię. I przez każde drzwi można wyjść praktycznie. Tu można wyjść, w salonie za kanapą można wyjść. Tu łazienka jest, toaleta znaczy się na dole. No, kuchnia, no wszystko jest. A! Aha. Że można tutaj dorobić sobie jeszcze jeden pokój, jakby ktoś chciał. I wtedy wynająć za większą kasę. A ciekawe, czy można na przykład rozwalić tą ścianę. Mhm. A if you want to this destroy. Mhm. Because this kitchen is very small. Yeah. Very small. But the main target for the swimming pool outside. Aha. They not care about kitchen. Yes. Zrobić kuchnię taką samą, no, bo to bez sensu. No. No to jest dom do remontu, no. No tak, dom do remontu. A podłoga? No co, ty klimujesz, robisz, zmieniasz kolor na jaśniejszy i wynosisz nowy temat i tyle. Nie, mi się tu ogólnie bardzo podoba, bardzo. Tylko no trzeba dużo włożyć w remont. Mario, gdzie oni nas wywieźli? Niech idą pierwsi pokazać nam to jezioro, no właśnie. Water park. A, water park Andamanian? Andamanda? Nie. What is there? The bigger one? That one is apartment. Looks like school or hospital? School in this side. Okay. Za połówkę tego bliźniaka 4 miliony batów. Podobno w środku jest dobrze wyremontowane, wszystko jest super, pięknie, ładnie. Tylko akurat nie możemy zobaczyć, bo ktoś wynajmuje obecnie to mieszkanie, ale nie ma go w domu. Gdyby był w domu, to by nam pokazał, ale niestety nie ma tej osoby, która wynajmuje obecnie tutaj teraz i nie możemy tego zobaczyć. Ale można później podjechać jeszcze raz i sobie to zobaczyć. Także jedziemy zobaczyć kolejną nieruchomość. Będzie to teraz kondominium, czyli mieszkanie w bloku. Właścicielką jest ta pani z tego biura, także zaraz zobaczymy, co będzie następne. Idziemy zobaczyć teraz mieszkanie tej pani. 54-metrowe. W którym jest taki basen. Wspólny basen, co nie? Wspólny basen do trzech, tutaj takich samych budynków. Basen prawie jak tej jedno, jak tej willi, kurde, przed chwilą, co żeśmy widzieli. Takiej wielkości, troszkę większe, a tu jednak trzy budynki wielkie, kurde, należą do tego basenu. A tak to miałoby się na wyłączność. Fitness. Fitness. Siłownia, no. Okej, okay. Idziemy do środka. Na drugim piętrze. O, tutaj mamy jeszcze widok na kolejny budynek.
z basenem. Tam też kiedyś byliśmy. Szukać mieszkań. No ciekawe, co teraz będzie miała pani do zaoferowania, do pokazania? No, no cholerę inaczej. Samo to... A, no tak. To samo mieszkanie, a całkiem inne, kurde. Ja pierdzielę. Ale tutaj już coś jest zrobione inaczej chyba. Czy nie? Tam też tak było? Tak samo? Tak. Mhm. Drugi. Sypialnie. Kurde. Bardzo dużo, bardzo jasno. No, jak to bez porównania. Tak. Bez porównania, nie? Mhm. Z pięknym widokiem na góry tutaj, elegancko, kurczę. Fajnie, tak. Całkiem inaczej niż to pierwsze mieszkanie. Takie samo mieszkanie jak to przed chwilą, gdzie ludzie byli. A różnica jest nie jest kolosalna. No średni standard, tak. Wręczysz poza lekko. A tyle dobrze, że na przykład tutaj jest Marin Plaza blisko, Family Mart jest blisko. Chociaż tyle dobrze, ale tak poza tym, co? Do plaży, no, 10 minute walk to the beach? Yes, about. Ostatnia nieruchomość na dzisiaj. Dom w Caron. To ona już tam poszła? Dobra, idziemy zobaczyć do środka, jak wygląda. Tu trwają obecnie spore remonty, jak widać. O kurde. Co? Mhm. Śmierdzi jakimiś rybami. Mhm. Salonik. Co? Mhm. No, bo tu prysznic jest taką na ścianie. No, śmierdzi ładnie. Okay. Tutaj sypialnia. O, ale śmierdzi rzeczywiście. Masakra. Ale wszystko brudne. Ja pierdzielę. How much for this one? 7 million? 4 million. 4.5 million. No, masakra. No, i to do grubego remontu. No, na pewno. Ja cię pierdzielę, ale śmierdzi. Dopiero osypano. O Jezu. Śmierdzi pięknie. No. Natomiast to nie jest miejsce, w którym chciałbym zamieszkać. No, o to gorąco. Pokoje dosyć spore, dosyć duże. Tutaj jeszcze łazienka dodatkowa, toaleta, prysznic, kibelek. No ale to wszystko takie... Cholera wie, może tak. O, ale miejsce. Lusterko? Lusterko? No, zobacz, to już.